A teraz kolejna nagroda specjalna przyznana za ekspansję międzynarodową. A tę nagrodę wręczy pan Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Prosimy. Dobry wieczór Państwu. Dla Polskiego Funduszu Rozwoju to wielki zaszczyt, że możemy być partnerem konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku. Jesteśmy bowiem przekonani, że jest to bardzo ważny program, który promuje, wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Ja się szczególnie cieszę, że z roku na rok mam okazję spotykać tutaj na tej sali coraz więcej przedsiębiorców, którzy współpracują z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju, czy w obszarze finansowania innowacji, większych projektów, czy ekspansji międzynarodowej. Życzę Państwu jak najwięcej sukcesów biznesowych. A propos ekspansji międzynarodowej, czas na nagrodę. Nagroda specjalna Polskiego Funduszu Rozwoju za ekspansję międzynarodową została przyznana za przekształcenie spółki regionalnej w spółkę operującą na wielu kontynentach. Myślę, że tą nagrodę docenią wszyscy miłośnicy dobrej kawy. Nagrodę specjalną za ekspansję międzynarodową otrzymuje pan Adam Mokrysz, Grupa Mokate. Dobry wieczór. Chciałem serdecznie podziękować za to wyróżnienie, za tą nagrodę wśród tak wspaniałych ludzi biznesu, gospodarki i wspaniałych gości. Szanowni Państwo, miałem przyjemność rozbudowywać jako kolejne pokolenie rodziny firmę z firmy regionalnej na skalę międzynarodową. Bardzo zależało mi na tym, żeby jako kolejne pokolenie dodawać wartości i żeby lokować nasze marki poza Europą. Miałem przyjemność budować to ze wspaniałymi ludźmi, mając najlepszy wzorzec z domu, wzorzec rodziców, którzy tworzyli firmę i rozbudowywali ją na rynku polskim i w regionie. Miałem możliwość z fantastyczną moją żoną rozbudowywać biznes międzynarodowy oraz z ludźmi, z którymi tworzymy go na co dzień. Rozwijamy się dzięki wspaniałym ludziom. Obecnie Grupa Mokate jest obecna na 70 rynkach. Coraz więcej sprzedaży na rynkach pozaeuropejskich. Zależy nam, żeby nasze marki, polskie marki były obecne na wielu rynkach, żebyśmy podróżując mogli ich kupować, smakować na wielu półkach i żeby dawały nam radość. Cieszymy się z tworzenia tego, będąc rodzinnym polskim biznesem, że możemy dalej iść do przodu i stawać się firmą silną międzynarodową na bazie polskiego kapitału. Dziękuję, gratuluję wszystkim nominowanym, gratuluję zwycięstwom i życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Gratulujemy. Pan Adam Mokrysz, prezes zarządu Mokate, zwycięzca w kategorii ekspansja międzynarodowa.